Drawskie wiadomości, flash informacyjny. W tym odcinku m.in. Marsz przeciw przemocy, spotkanie z organizacjami pozarządowymi, wizyta w Bad Bramstedt oraz realizowane inwestycje. 27 września miał miejsce finał konkursu Odkryj swój pomnik przyrody. Jest to kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2018 roku. Celem konkursu jest odnajdowanie przyrodniczych perełek w najbliższej okolicy, które zasługują na dodatkową ochronę prawną, jaką jest nadanie statutu pomnika przyrody. Pomysł na konkurs narodził się w gminie Drawsko-Pomorskie, a w bieżącym roku swoim zasięgiem objął wszystkie gminy powiatu drawskiego. Podczas finału zwycięzcy ukazali swoje przyrodnicze znaleziska. W zamian za to zostali nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami przekazanymi przez burmistrzów gmin. W piątek 27 września uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsko-Pomorskim wzięli udział w Europejskim Dniu Sportu, który zorganizowany został m.in. na Orliku w Parku Chopina. W zaplanowanym przedsięwzięciu wspólnie z drawską młodzieżą uczestniczyli żołnierze armii USA. W programie imprezy znalazły się emocjonujące mecze plażowej piłki siatkowej oraz plażowej piłki nożnej. Nie zabrakło również spływu kajakowego oraz rajdu rowerowego. 29 września na terenie strzelnicy sportowej w Złocieńcu odbyły się pierwsze powiatowe zawody strzeleckie służb mundurowych. Do zawodów przystąpiło ponad 70 osób, reprezentantów 25 drużyn z jednostek mundurowych z terenu powiatu drawskiego. Wśród służb mundurowych byli przedstawiciele Straży Miejskiej z Drawska Pomorskiego. Oprócz sportowej rywalizacji ważnym elementem spotkania była integracja służb mundurowych, a także wymiana doświadczeń i omówienie wzajemnej współpracy pomiędzy przedstawicielami służb. 30 września przez teren gminy Drawsko-Pomorskie przeszła wichura. Najbardziej ucierpiał drzewostan na terenie miasta, ale również na terenie gminy. Wiatr powalił kilkadziesiąt drzew, m.in. na terenie Parku Chopina, przy ulicy Toruńskiej i przy ulicy Staszica. Na szczęście żaden z mieszkańców nie odniósł obrażeń. Służby miejskie oraz strażacy niezwłocznie przystąpili do usuwania skutków wichury. 2 października ulicami Drawska-Pomorskiego przeszła grupa dzieci, młodzieży i samorządowców, a także reprezentantów szkół i instytucji. Wszyscy w głośnych hasłach wyrazili swój sprzeciw wobec przemocy. Grupa przeszła z Placu Konstytucji pod budynek Drawskiego Starostwa, gdzie zorganizowane zostały stanowiska instytucji wspierających walkę z przemocą. Mimo silnych opadów deszczu wydarzenie zgromadziło bardzo wiele osób, którym zależy na walce z przemocą, zarówno z przemocą wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Każdy z nas, każdy człowiek posiada w sobie ogromną siłę, natomiast jeżeli znajdzie się w sytuacji, której ktoś próbuje odebrać mu tą siłę, czyli zachowuje się przemocowo, my pomagamy, żeby wyzwolić w tym człowieku tą moc, po to, żeby sobie umiał poradzić, ale też żeby budował prawidłowe relacje. No, można powiedzieć, że jest udana, świadczy o tym ilość osób, które tutaj przybyły, którym nie straszny jest deszcz i zimno. 2 października w budynku Drawskiego Centrum Specjalistycznego oficjalnie zapoczątkował swoją działalność oddział rehabilitacji kardiologicznej. Pacjenci, u których wystąpią incydenty kardiologiczne, po pobycie na oddziale kardiologicznym zostaną skierowani na oddział rehabilitacyjny. Na nowym oddziale pacjent zostanie otoczony kompleksową opieką. Lekarze specjaliści będą mieli możliwość pracy z pacjentem, zmiany jego nawyków żywieniowych i ruchowych. W przypadku pogorszenia zdrowia pacjent bez kolejki zostanie skierowany na oddział kardiologiczny. Celem nadrzędnym lekarzy jest doprowadzenie pacjenta do pełnej sprawności po wystąpieniu incydentu, tak aby pacjent miał sprawność i mógł wrócić do pracy i prawidłowego funkcjonowania. 3 października pracownicy Drawskiego Ratusza oraz zastępca burmistrza Drawska Pomorskiego wizytowali Beogardzkie Schronisko dla Zwierząt. Przynajmniej 2 razy w roku przeprowadzone są takie wizyty, aby urzędnicy mogli sprawdzić, w jakich warunkach przechowywane są zwierzęta, jeśli nie uda im się znaleźć odpowiedniego domu na terenie gminy Drawsko-Pomorskie. W trakcie wizyty właścicielom schroniska przekazano karmę dla zwierząt. Zakład Usług Komunalnych, który jest zarządcą gminnych cmentarzy wspólnie z gminą Drawsko-Pomorskie, uruchomił w dniu 3 października nową usługę. Jest to zintegrowany system zarządzania drawskimi cmentarzami komunalnymi. To bardzo duży krok w rozwoju drawskich cmentarzy. Jakie więc narzędzia oferuje system? No przede wszystkim jest tam informacja o tym, że przede wszystkim łatwo znaleźć jest miejsce na cmentarzu, zwłaszcza grup, którego szukamy, tak, zwłaszcza dla tych osób, które no, na co dzień na tym cmentarzu nie bywają, gdzieś są za granicą, są daleko, rodzina się rozjechała po świecie, więc poprzez mapę cmentarza, taki wirtualny cmentarz mamy zbudowany i można jak gdyby namierzyć ten grób, a tam już jakby ten grób odwiedzając, można zapalić znicz. Na dzień dzisiejszy jest przygotowanych kilka aplikacji, które chcemy rozwijać docelowo, ale to jeszcze nie jest ten moment, jak na przykład zamówienie sprzątania chociażby wokół grobu, bądź postawienia kwiatów.
To są takie dwa fajne aspekty, w moim przekonaniu bardzo ciekawe, zwłaszcza dla tych osób podróżujących. Od 5 do 7 października na scenie Drawskiego Ośrodka Kultury prezentowały się grupy teatralne w ramach 7 Drawskiego Festiwalu Sztuk Alternatywnych Sztukaterie. Mieszkańcy Drawska Pomorskiego mieli okazję zobaczyć kilka spektakli. Nie zapomniano również o przedstawieniach dla dzieci. Sztukaterie na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego regionu. Gmina Drawsko-Pomorskie realizuje inwestycję w ramach działania przebudowy dróg w kwartale ulic Wywierskiego, Witkiewicza, Siemieryckiego, Grodgera. Jest to trzeci etap, czyli budowa parkingu przy ulicy Gieremskiego. Zakres tej inwestycji obejmuje m.in. budowę nawierzchni z warstwami konstrukcyjnymi parkingu z drogą manewrową. Wybudowany zostanie również chodnik i odwodnienie, a także zagospodarowane zostaną tereny zielone. Również po przeciwnej stronie miasta gmina realizuje inwestycje drogowe. Przy ulicy Złocienieckiej budowany jest zjazd publiczny na działkę gminną. Budowa zjazdu ułatwi dojazd do garaży, a także poprawi bezpieczeństwo uczestników włączających się do ruchu. Również przy ulicy Złocienieckiej realizowana jest inwestycja polegająca na montażu dodatkowych słupów oświetleniowych aż do ostatniej posesji. Natomiast na ulicy Toruńskiej wymienione zostały oprawy na słupach oświetleniowych. Po wymianie poprawiło się oświetlenie ulicy, co również wpływa na poprawę bezpieczeństwa, na przykład przy przejściach dla pieszych. 10 października w sali konferencyjnej przy ulicy Kolejowej 1 odbyło się spotkanie burmistrza Drawska Pomorskiego z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń. W czasie spotkania burmistrz poruszył temat małej ilości projektów złożonych w drawskim budżecie obywatelskim. Burmistrz wskazał również na małe zainteresowanie przedstawicieli organizacji w naborze na członków komisji oceniającej projekty budżetu obywatelskiego. W tegorocznej edycji budżetu w pracach komisji brał udział tylko jeden przedstawiciel. Burmistrz poinformował również o zasadach przyznawania środków na zadania publiczne w zakresie sportu. Przy najbliższym naborze dla tych zadań środki będą przyznawane wyłącznie w oparciu o ustawę o sporcie. Kolejną zmianą będzie również brak rozdzielania środków na dyscypliny sportowe. Będzie jedna wspólna pula środków. 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty został zorganizowany spektakl teatralny pod nazwą Związek Otwarty. Przedstawienie zorganizowane w Ośrodku Kultury otworzył burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński i zastępca burmistrza Drawska Pomorskiego Ireneusz Kabat. Panowie przekazali pracownikom oświaty życzenia i zaprosili na spektakl teatralny. 16 października uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ostrowicach i razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wzięli udział w akcji bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Akcję zorganizowano w Światowym Dniu Przywracania Czynności Serca. 21 października burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński przekazał Michałowi Olkiewiczowi, prezesowi Stowarzyszenia Żarek, 1000 czujników tlenku węgla. Czujniki zostały przekazane w związku z realizacją projektu Poprawiamy Bezpieczeństwo w naszej gminie. Jest to projekt, który został wybrany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2019. Już w najbliższym czasie Stowarzyszenie Żarek przeprowadzi happeningi, podczas których mieszkańcy będą uczyli się zasad pierwszej pomocy. W zamian za udział w szkoleniach mieszkańcy otrzymają bezpłatne detektory tlenku węgla. Jest 1000, nawet 1002 nam wyszło, nie wiem, może to po prostu błąd w liczeniu, ale jesteśmy szczęśliwi, że to jest plus, a nie minus 2. Co teraz stanie się z tymi czujnikami? Dzisiaj układaliśmy harmonogram wszystkich happeningów. Na dniach będziemy ten harmonogram zamieszczać na naszych stronach. Myślę, że w mediach też się pojawi. I prosiłbym, żeby śledzić po prostu, kiedy będą te happeningi, pojawiać się i zdobywać czujniki. W dniach 17-20 października w niemieckim mieście Bad Bramstedt odbyło się spotkanie pracowników drawskiego samorządu z przedstawicielami niemieckiej gminy Bad Bramstedt. Tematem spotkania była kontynuacja współpracy pomiędzy partnerskimi gminami. W związku z tym, że zarówno w gminie Bad Bramstedt, jak i Drawsko-Pomorskie od początku tego roku są nowi burmistrzowie, podjęto decyzję o przeprowadzeniu spotkania roboczego i ustaleniu harmonogramu współpracy na kolejne miesiące. W trakcie spotkania grupy robocze pracowników samorządu i instytucji kultury wypracowały pomysły, które mają ożywić kontakty mieszkańców obu miast. Wprowadzone zostaną nowe pomysły, które do tej pory nie były realizowane. W działania te będą włączane różnorodne grupy mieszkańców. Wstępny plan działań został opracowany na najbliższe 2 lata. Podczas spotkania oficjalne rozmowy o współpracy przeprowadził również Krzysztof Czerwiński, burmistrz Drawska Pomorskiego oraz Ireneusz Gędek, przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Ze strony samorządu Bad Bramstedt w rozmowach uczestniczyła burmistrz Werena Jeske oraz Angret Meisfeld, przewodnicząca Rady Miejskiej. W trakcie pobytu samorządowcy zostali zapoznani z funkcjonowaniem gminy, prowadzonymi inwestycjami, a także działalnością lokalnych podmiotów gospodarczych.
Zakład Usług Komunalnych w Drasku Pomorskim zakupił nowy sprzęt, który będzie pomocny przy prowadzeniu prac związanych z przycinaniem krzewów, gałęzi i udrażnianiem dróg leśnych. Zakup był możliwy dzięki przekazaniu na ten cel dodatkowych środków finansowych przez gminę Drawsko-Pomorskie. Urządzenie jest jednym z niewielu w Polsce i przez blisko 2 miesiące producent dostosowywał urządzenie do sprzętu, jakim dysponuje ZUK. Urządzenie już wykonuje pracę w terenie. W drawskich szkołach odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Ten doniosły moment dla wszystkich pierwszoklasistów odbył się w obecności szkolnego pocztu sztandarowego, zaproszonych gości, nauczycieli oraz rodziców. W czasie uroczystości nie zabrakło występów artystycznych pierwszoklasistów, a także wspólnego śpiewania. 26 października w Świetlicy w Zarańsku zorganizowany został Dzień Seniora. Mieszkańcy licznie przybyli na wydarzenie. W spotkaniu brali udział również samorządowcy, sołtysi, a także radni, których zaprosiła sołtys Regina Malec. Z tej okazji na ręce wszystkich seniorów z Zarańska burmistrz Drawska-Pomorskiego oraz zastępca burmistrza Drawska-Pomorskiego złożyli okolicznościowe życzenia. Życzenia oraz upominek otrzymał również najstarszy mieszkaniec sołectwa Zarańsko, który nie mógł wziąć udziału w wydarzeniu. Delegacja udała się więc z życzeniami do domu seniora. Morsy z Drawska-Pomorskiego zapoczątkowały już swój kąpielowy sezon. W każdy weekend morsy będą spotykały się na plaży miejskiej nad jeziorem Okra. To nie jest tylko, że sama kąpiel, że tylko wejdziemy do wody i się kąpiemy, czy tam się moczymy, jak są przeręble, tak? Ale to jest też rozgrzewka przed, w trakcie, po tym, także mamy właśnie dużo ruchu, a zimą szczególnie tego ruchu nam brakuje.